przejście, że będzie. Gekon! Ty jesteś! Co, ja nie widziałem, że jedziesz po prawej. Ty się patrzy zawsze w lusterka! Santa Cruz do sul, Brazil! No to już jest Brazil! Let's go! No. Ale się spociłem. Dobrze mnie zesrałeś. Bo czuć, jak on zajeżdża spod pazura. Spod stopy? Nie, spod ogona. I wszyscy wypadli, dobrze, okej, okay. chodź tu slow. Weź tam pierwszego. Fajnie, że jesteś. Dobra, Gekon, tam utkaj mordę, bo ja tu próbuję coś robić, a ty się wywaliłeś. No dlatego jak... mówię, że pierwszego. No to właśnie, I'm trying. No chodź. Czy to tak łatwo, Gekon? No, nie łatwo, tak, that's right, to łatwo było. A idziesz do najszybszych? Ani do najszybszych. Ogólnie nie, nie należą do samochodów naj. No ja tak. Po co takie auto kazałeś nam wybierać? Bo dawno nie jeździliśmy, ty słuchałeś? No, masz z tej kategorii, Sylo, no proszę cię. No dobra. To swego czasu RS7B było z tej kategorii najszybsze i najlepsze. Wygląda kiedyś po prostu ciekawie, no. Fajnie się jedzie w sumie na zakrętach. Tu jest skrętny, to prawda. Swego czasu to i Malek był najszybszym samochodem. No nie, o, był, nie był, no, właśnie nie był, raczej, ale głupo to teraz powiedziałeś. No. Yeah, był. O, jest to cool. Ja widziałem, jak się wyprzedzał z Porsche nad tym. A to Porsche stało w miejscu chyba. Biały maluch, widzieliście ten odcinek? Chyba wszyscy widzieli w internecie. Widziałem, na komórce miałem. Tak. Chyba to był chyba filmik, który wszyscy widzieli. Tak. Ale który? Czego? Chwileczkę, bo ja... Maluch się z Porsche ściga. Tak. Aaa, no, dobra. Z jakimś silnikiem, wiesz, z traktora, kurczę, czy z czegoś, z samolotu. Wdupione, nie? Okej. Okay. I... pojeździłby takim. Wygrał. A ty się wcale fajnie nie jeździ pewnie. Na pewno nie. Gekon, co tam wypadł? Ja też mi się trochę... Nie, no. Też mi się trochę pomknęło oponka. I cyk. O Jezus Maria. O sobie, o, na raboczek. Za bardzo zjechałem. Zrobiłem cię nawet. Tak? Nie słyszałem. Ej, w ogóle który dzisiaj jest? 15. Bury. A biznesplan jeszcze muszę napisać. 15 czerwca oczywiście. Biznesplan musisz napisać. Aha. Do 28. A właśnie, czekam na niego. Wszyscy czekają ze zniecierpliwieniem. Na Steamie wtedy. Tak. A ty, jak myślisz, że ci go ujawnię? Na Steamie będziesz ujawniał, co? Co? Na Steamie będziesz masz ujawnić. No dobra, to ja na streamie ujawnię TFTF. Ale ładnie cię tutaj kurde, zrobiłem. No, ładnie, ładnie. I odróbmy. Nie, nie ujawnię tobie biznesplany, bo czekowi pokażę, bo będzie inwestorem. No, ale to tak, nie pokażę. Ja też będę inwestował, halo, halo, ja też będę inwestował. No to też ci pokażę. Sztabkę złota ci rzucę. Tam. Bierę. Dobra. A gdzie trzymasz, Shepard, tę sztabkę złota? Powiedz na odcinku. W dupie. W zębie. Nie, w dupie, no. Jakby, no co, zęba no. Takiego ma. Nie no, w dupie, no, ale spróbuj, niech ktoś spróbuje wyciągnąć. Nigdy nie zaznę ani godziny. Czasem nie siedzi, nie czy robi inne rzeczy, ale tak to... Lekarz się może zdziwić na tym, na prześwietleniu. Nie, ja powiem, że spokojnie, znaczy bardziej na bramkach się kiedyś na lotnisku mogą zdziwić, nie? Czemu pan ta dalej pisze? Ha, to tak. Za duże żelazo ostatnio wie pan zajadłem. A co pan ma w dupie? Złoto. A co pana to interesuje? Co pana to gówno wchodzi? No. No i szybko. Szybki dialog dla Syla na przeprowadzony. Sylo! Spokój się tam. Minus 1500 na bilety. No type of dialog. To kiepski taki tekst. Nie, ty! Gej, sorki, ale ty... Tak leciutko u mnie dotknąłeś. No ale no bo to jest taki samochód! Ale nie, ja cię ledwo dotknąłem, no, no. Żeś wiesz, poleciał. To pierdziele. Nie no. Lekko ten. No ale tak, no bo właśnie o to chodzi, to są takie samochody z dykty zrobione. Ale nie, to tak jakbyś wiesz, jakby na desynku u ciebie bardziej, wiesz, dostał. Nie, ja dostałem taką... Ty z takim impetem poleciałeś. No tak. Jakbym ci wyhamował na zderzaku. No gang, to nie było takie... Nie, bo nie było takie, garen, tylko było takie... Nie, no to właśnie takie slorp nie było. No właśnie było takie slorp. Było takie cium. Takie cium. Jak to Shepard kiedyś mówił o siostrze, której nie ma. Nie całowaniu siostry, której nie mam. Wow. Dokładnie. A ja mam nie. Czyli każda osoba, która będzie domówić mi... Co, Gekon? Maria, o Boże święty, dobra. Boże! Skończyłem. Gekon reference, Sweet Home Alabama, ja pierdzielę, co jest? O Boże, co ty robisz, ty? Sorry, że tak obróciło. Dobra, a zobaczymy, czy Gekon... No Gekon tak nie zareagował na uderzenie i to mocniejsze, co jest? No tylko lekko mnie skręciło.
No, mnie to a mnie nie. Ale żyłem mocniej. Miałem powiedzieć coś. A też mocnego hita i... Nie. To jest... Nieważne. Wszystko zależy, gdzie uderzysz. Okej. Ociu. Co ten Gekon tam próbował zrobić w ogóle? Chciałem zasypnąć obydwóch. Nie mam pojęcia, on pojechał na... Chciałem zasypnąć obydwóch, ale nie tylko. Dosłownie. On dwóch. Ja, kogo sobie miał polecieć do boku? On chciał dwóch, panowie, jak coś. Tak. On chciał dwóch. Ja chciałem jednocześnie. I siebie tylko... Przyszedłeś sam, zabrałeś dwie. Zestrałeś się. O kurcze, pieczone. Ale dostał strzała. A, dostał strzała. No ty, a co? Nie gogo. Nie poczułem. To czuje, ten produkuje. No. To jest Gekon strzał, widzisz? Jak Gekon o, ja ci zaraz pokażę strzała. No. Ty mi lepiej nic nie pokazuj, Gekon. Ja no. Nie chcę widzieć twoich ekscesów życiowych i sukcesów. Ekscesów i sukcesów. To są to same. To są antagonizm. Antagonizm. Nie mogę się wysłuchać, Boże Święty, ale mnie teraz... Co się stało w ogóle z moim językiem? Antagonizm. Sadziłeś dziękuję, Rogaty. O. Jak sztabkę! Ty jak ty przyjdziesz do banku, powiedziałeś, poproszę sztabkę złota. I pani gada, no dzieci tak. Ją schować, i ty powiedziesz co, w dupę no, i... Do dupy, no! Do depozytu poproszę, otwierałeś. W tym momencie, ale jaja ty. Niezłe, niezłe. I otwiera swoją czokoskrytkę. Czokoskrytka. Czoko, skrytka. Przynajmniej jedna osoba z czterech się zaśmieje na czokoskrytkę. Nie był to Gekon. Gekon, tak. Ale to jakoś... Nie zdziwiło mnie to. Kontentik, let's go. Mi. Łączek czuje się. Kontentik, no jedź, ale usuń się, albo cokolwiek, no bo ja się wjadę zaraz w dupę, no. Chyba Virtusi wygrywają na EM-ie, czy coś takiego. Co? Oni nie istnieją. Bisto już przegrała, no. Legia spada. O, co? Ojej. Wypad z baru! Słyszeliście, że będzie... Gekon! Ty jesteś... Co? Nie wiedziałem, że jedziesz po kartę. Ty się patrzy zawsze w lusterka! Ale co, że... No, z Pudzianem! No ogólnie, roast! No taki, Pudziana. Ło, wow, od Freeza odgapił. A to ta sama grupa? Tak, tak, od Freeza, tak. I u Gimpera były dwa nazwiska potwierdzone. Oh. Dzięki panowie, ogólnie. O Jezu! Nic nie straciłem na tym dzięki temu, że raz jeden, raz drugi mnie uderzył. Spoko. Czekaj, by to je obróciło tak dziwnie. Ale obróciło. Chodź po Sheparda. Ale obróciło. Chodź, ale zaraz cię wyprzedzę. Chodź. Dupcą zaraz. Uff. Ja wcale to nie wiedzę. Uff. Masakra. Ale boczul tutaj leży. Bączur. Za dużo boosta, mój panie. Za dużo boosta, mój panie. Za dużo boosta, potem to bierzesz wszystko na siebie. Ty głupi Gekon, mistrzu. Gekon, wywal go! A Gekon go nie wywali, nie ma opcji. Nie, Gekon ma samo opcję. Wywalił, a nie wywalił, wywalił! A, wywalił, ale nie, nic mu to nie dało. Jeszcze punkta nie zapałem. Ale zaorał Gekon. O Boże, Gekon! Nie, Boczek nawet nie próbował. Nara! Dziękuję! LSC Central! Central Park. Central. Central Park, taki był kiedyś park. Central, it's Central. Central Park nawet do dzisiaj jest. W Nowym York, in New York. Zabij łeb. Zabij łeb. Och, uwielbiam. Kocham. Okej, na starcie od razu. Zawsze. Dzięki. Shepard zajął zamki łeb, a do mnie... Ale bułę wyrwał. Nie, bułę XDDD. Buła i spuła. O, Boże Święta, żeś teraz trupa trochę odkopał. O, wow. O, ja też. No, ja też. Aż się zawiesiłem i nic nie mogę zrobić, także dzięki Sylo, żebyś się nie wystrał dzisiaj, pajacu głupi. Dobra, utkę łeb już tam. Nie mam problemu. Nie jest! Myślisz, że gdzie w gierki będę grał na telefonie? Nie wiem. No I don't care. Gekon, ale żeś rozwalił. Na pewno nie przed komputerem. I tu jest jedno okrążenie out. No. No dalej, Gekon. Jakie jedno okrążenie? O, ty już no? Tak, to już jedno okrążenie. Sylo nie ogarnął. No. Nie podumał. Nie podumał. I wjeżdża teraz Gekon. A ten zakręt jest duży tutaj. Oj. Dałem go po całości. Czekaj, bo busta do zadboczka się ścigam tutaj cały czas. No, strasznie. To prawda?
No, jedź normalnie, a nie driftem. Oj, driftem. My tak cały czas jeździ tutaj. Driftem jedź, panie. No driftem, no driftem. Zrób mu coś tam. Zrób, to myślisz, że tak łatwo? Do niego. O Jezus, Sylwester, sam się tak. Nie no, Sylwester, ty nic nie zrobiłeś. Jak nie, Gekon dojechał tutaj już? No, ja też. Ja się boję, tak to za kiedy. Tak, bo nic nie zrobiłem. No nic. To wchodź lekko, pozdrawiam. Ale tam źle zrobi. Nie, wy rozwaliliście to debile, nie! Nienawidzę was za to latarnię. Ja to zrobię. Ja przejechałem pod słupem, jak leciał górą. A ja tak wcześniej leciałem, jak Gekon rozwalił. Gekon ja dwa razy już rozwalił ten słup. No, a być tak. Może, jest taka szansa. Dwa okrążenia, dwukrotny słup rozwalił. Maria. Bo Gekon to z dupa i uderzył sobie. No, no, mnie tutaj słup. Jezus Maria, nie mogłem. Uderzyłeś. No ale nie, ja już skręcałem, co ty tam robiłeś, ja się pytam. A ja jechałem, no ja dostałem dwoma słupami. Gekon, ty przygłupie ty. A ty przygłup, tu się ciężko na tym, drifty. Drifty. Jak coś, widzowie, Gekon jest opłaconym aktorem, tak samo my, odgrywamy scenki rodzajowe, nikt nie bierze tego na poważnie. Takie trudne sprawy. Nie, ale to nawet bez aktorów. Zostaw, tylko mnie nie wdupcz teraz, gdzieś. Gekon po raz kolejny wjechał za zakrętem. No właśnie nie wjechałem za tym zakrętem. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem z tym zakrętem, ten samochód tak dryftuje. A koniec, wygrałem, ale łatwe to było. O nie, chłopaku, nie.